po pierwsze, koronawirus nie jest w żaden sposób zagrożeniem ze strony zwierząt. Zwierzęta domowe, psy, koty nie chorują, nie są wektorem, nie przenoszą koronawirusa. Takie jest oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, czyli OIE. W związku z tym nie ma potrzeby jakichkolwiek działań odnośnie zwierząt domowych. Informacje na temat masowych eutanazji są, myślę, wyssane z palca. Jest to jakaś informacja internetowa, fake news, bo rozmawiałem z wieloma kolegami z całej Polski, nie spotkali się nawet z jednym przypadkiem, gdzie ktokolwiek przyszedłby uśpić swojego psa czy kota właśnie z powodu obaw o własne zdrowie. Bardzo dobrym źródłem są właśnie lekarze weterynarii, ale też sprawdzone strony internetowe, to znaczy strony źródłowe, takie jak strony Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa, czy Światowych Organizacji Zdrowia, czy zwierząt, czy ludzi.